Oj, zimno, już zimno. Witamy w krainie czerwonych nosów. Dzisiaj zmiana czasu. Wyspaliśmy się dłużej. Nagrywamy dzisiaj w niedzielny poranek. O czym tu opowiedzieć? Przecież to są proste rzeczy. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swojego serca, całej duszy i ze wszystkich sił. Czyli nie ma udawania. Albo miłujemy, albo nie, na maksa. Jak ktoś biegnie w wyścigu na 100 metrów, czy na 10 kilometrów, a biegnie byle jak, no to się nie ma... No jak się miał spodziewać zwycięstwa? Dlaczego? Jak się nie przyłożył? Jak ktoś się uczy jakiegoś języka, a sobie to zlewa, no... To nie da się inaczej. Więc jesteśmy zaproszeni do tego, żeby z całego serca kochać Boga. Dlaczego mielibyśmy z całego serca kochać Boga? Bo On nas umiłował z całego serca. No to jest już jakiś argument i rzeczywiście daje nam to powód. O tym pisze trochę dzisiaj drugie czytanie w liście do Hebrajczyków, że Jezus to nie jest taki arcykapłan, który musi tam kombinować, jak sam za siebie jeszcze przeprosić górę, przeprosić Boga. Jezus po prostu złożył siebie w ofierze, dał wszystko, co miał. To jest właśnie 100%, z całego serca, z całej duszy, całego ciała. I więc dlatego właśnie odkrywamy miłość Bożą i jesteśmy zaproszeni, żeby powiedzieć Panu Bogu, czego chcemy. Czy my pragniemy tych rzeczy, których chcemy, z całej siły? Czy my jesteśmy gotowi za nie poświęcić swój czas, wysiłek, może nawet pieniądze? Czy nasz wysiłek i całe serce wkładamy w to, co dobre, czy nie? Bóg się wsłuchuje w nasze serducho. I co ciekawe, na końcu zawsze pozwoli, żeby te pragnienia się spełniły. Jeśli były dobre, no to będziemy szczęśliwi. Jeśli były kiepskie, to będziemy po prostu wiecznie rozczarowani. Życzę szczęścia.